Polska Telewizja Regionalna, Natalia Barańska, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Jan Pospieszalski z wizytą w Dębicy. Wystawa z okazji 80-lecia firmy oponiarskiej w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Przepłynęli prawie 89 km w 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Muzyk, dziennikarz i publicysta Jan Pospieszalski na zaproszenie posła Jana Warzechy przyjechał do Dębicy. Tematem spotkania z mieszkańcami miasta była postawa wobec rewolucji obyczajowej. Jan Pospieszalski jest publicystą i prowadzącym program Warto Rozmawiać, emitowany w Telewizji Polskiej. Dziennikarz w Dębicy wygłosił wykład i spotkał się z parlamentarzystami i mieszkańcami naszego miasta w Domu Kultury Kosmos. Kiedyś, 6 lat temu w Dębicy był i uznałem, że on ze swoimi poglądami, z tą odważnym podejściem do spraw nas nurtujących, wywołujących duże emocje, jak LGBT, właśnie przedstawi swój punkt widzenia na ten temat. Tematem spotkania była postawa wobec rewolucji obyczajowej. Jan Pospieszalski przez blisko 2 godziny opisywał zebranym zagrożenia związane ze zmianami, które mają miejsce w ostatnich latach w naszym kraju i mówił o problemach wynikających z popularności skrajnie lewicowych poglądów. Zaczęliśmy wybierać z nauczania papieskiego, nauczania kościoła trochę jak w supermarkecie. Wyjmujemy jedną rzecz, odkładamy drugą. To głęboko również zatruło jako toksyczna taka, toksyczny wpływ również myślenie w seminariach. No, kochani, przepraszam bardzo, uważam, że Humane Vitae jest, a to zaraz wam to będę udowadniał punkt po punkcie, jednym z najważniejszych dokumentów Kościoła. 50-lecie ogłoszenia takiego dokumentu, który wzbudził taką kontrowersję, który miał tak brzemienny, był tak brzemienny skutki, nie zostało odnotowane przez Kościół w Polsce. Jedyny biskup Jędraszewski u siebie w diecezji krakowskiej zrobił refleksję na ten temat, powołał konferencję i tak dalej. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki oraz poseł Bogdan Rzońca. Nie możemy być obojętni na pewne deformacje, na pewne postulaty, które po cichu są wprowadzane do naszego życia, takie chociażby jak deprawacja, powiem to wprost, naszych małych dzieci, moich wnuków na przykład. I stąd taka lekcja, taka dyskusja jak dzisiaj pozwala zrozumieć sens wartości chrześcijańskich. Z jednej strony, z drugiej strony mówimy o tolerancji, jak najbardziej oczywiście. No i trzecia kwestia to jest to, że żebyśmy ustrzegli dzieci, młodych ludzi przed błędami młodości, które później kończą się albo alkoholizmem, albo narkomanią, albo rozpadem rodziny, albo po prostu niestety nawet i dramatem samobójstwa. Po zakończeniu wykładu uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania i dyskutować z publicystą Janem Pospieszalskim. W rozmowie chętnie udział wzięli poseł Bogdan Rzońca oraz wojewoda Ewa Leniart. W Muzeum Regionalnym otwarto wystawę Narodziny Przemysłu Gumowego w Polsce. Głównym mecenasem wystawy jest firma oponiarska Dębica S.A. 80-letnia historia zakładu to nie tylko etapy jego rozwoju wpisane w dzieje Polski XX wieku, lecz także suma losów tych osób, dzięki którym powstał centralny okręg przemysłowy. Na wystawie w Muzeum Regionalnym prezentowane są zdjęcia, które dotąd nie były nigdzie publikowane. Dla każdej osoby, która przyjdzie i będzie chciała się wczuć w klimat tego sprzed tych 80 lat, sprzed II wojny światowej, wczuć w tego, co na, jak to się mówi, na surowym pniu, tam gdzie stał las, gdzie wykarczowano los, powstał zakład, najnowocześniejszy wówczas zakład przemysłu chemicznego, przemysłu gumowego w Polsce, jeden z najnowocześniejszych w Europie. Prezentując historię powstania fabryki gum jezdnych w Dębicy w 1939 roku, wystawa przypomina bliskie związki dzisiejszej nowoczesnej firmy z ziemią dębicką. Jej wkład w rozwój miasta i życie mieszkańców. Firma oponiarska była mecenasem tej wystawy.
wspólnie z pracownikami muzeum udało nam się, mam nadzieję, stworzyć bardzo ciekawą wystawę, która pokazuje bogatą tradycję firmy oponiarskiej Dębice, ale też silne związki z lokalną społecznością i z miastem, ponieważ zakład od tych 80 lat jest, można powiedzieć, integralną częścią Dębicy. 80 lat temu wicepremier i minister skarbu RP Eugeniusz Kwiatkowski dokonał otwarcia fabryki gum jezdnych Stomil w Dębicy. Najważniejszego i największego z czterech zakładów, jakie w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstały wówczas w Dębicy i jej okolicach. Przygotowania do wystawy trwały ponad miesiąc. Pracę nad wystawą w dużej części poprzedziliśmy kwerendą, która pozwoliła nam jakby ten temat bardziej sobie zobrazować. Niektóre rzeczy oczywiście, które już były znane, jedynie mogliśmy potwierdzić, ale były też takie, które są ciekawostką i też są takim jakimś nowym wkładem w badania. Wystawę będzie można obejrzeć do 27 września. Dyrektor Jacek Dmitrowski zaprasza nie tylko młodzież szkolną, ale także i dorosłych, odwiedzających nasze miasto podczas świąt i wakacji. Uczestnicy 5. Memoriału Pływackiego poświęconego życiu i śmierci papieża Jana Pawła II zorganizowanego w gminie Dębica już po raz piąty pokonali dystans w sumie prawie 89 km. Wśród pływaków nie zabrakło ani najmłodszych mieszkańców gminy, ani tych nieco starszych. Do sportowych zmagań przyłączył się nawet wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz. Podobnie jak w latach ubiegłych, impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony miłośników pływania. Każdy uczestnik, aby uczcić 14. rocznicę śmierci papieża Polaka, przepłynął dowolną ilość długości basenu w tempie, na jaki pozwalały mu umiejętności oraz kondycja. W tym roku podczas memoriału po raz pierwszy organizatorzy przygotowali również sztafetę rodzinną. I właśnie w tej konkurencji mogliśmy także zobaczyć wójta Stanisława Rokosza i jego najbliższych. Dla włodarza gminy ten dzień był szczególny, ponieważ zanim jeszcze rozpoczęły się oficjalne zmagania, wójt pobił swój dotychczasowy rekord ilości pokonanych długości basenu. Pobiłem swój rekord życiowy. Było 100, nie 100 lat życia. Zresztą każdemu życzę zdrowiu, ale dzisiaj 106 razy przepłynąłem. Aby uczcić pamięć wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II, do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji po raz kolejny przyjechała delegacja z zaprzyjaźnionych Rudek na Ukrainie, która z gminą Dębica współpracuje już od ponad 12 lat. Oczywiście pamięć o Janu Pawle II wszystkim trzymamy, znamy jego dobre sprawy i nie mógłbym nie przyjechać tutaj. Już trzeci raz jesteśmy tutaj na takim memoriale. Dwa razy byłem z delegacją, z dziećmi ze szkoły, tutaj też uczestniczyli. Memoriał to jednak nie tylko pływanie. Na balkonie krytej pływalni organizatorzy przygotowali wystawę poświęconą życiu i pontyfikatowi Karola Wojtyły. Ekspozycja była dziełem uczniów i nauczycieli z publicznych szkół podstawowych w Brzeźnicy i Stobiernej, których patronem jest Jan Paweł II. Dwie szkoły z terenu gminy Dębica, z Brzeźnicy i ze Stobiernej, które noszą imię Jana Pawła II, przygotowały wystawę o Janie Pawle II. Oprócz tego tutaj na kompleksie basenu na widowni będzie przez cały dzień wyświetlane filmy o Janie Pawle II. Dla wszystkich uczestników biorących udział są przygotowane certyfikaty, medale okolicznościowe, obrazki ze świętym Janem Pawłem II. No i nie mogło być inaczej, gdyby nie było kremówek papieskich. Uczestnikom 5. Memoriału imienia Jana Pawła II w sumie udało się przepłynąć aż 89 km. Jak podkreślają organizatorzy, memoriał pływacki na stałe wpisał się już w kalendarz gminnych imprez sportowych, w których co roku licznie biorą udział mieszkańcy naszej gminy oraz goście z innych regionów Polski, a nawet z Ukrainy. Memoriał Jana Pawła II to jedna z wielu imprez, jakie w tym roku przygotował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pustkowie Osiedlu. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.